Dzisiaj pragniemy Cię uwielbiać, Boże, za dar Eucharystii, za to, że zostawiłeś siebie w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiamy Ciebie za to i prawdę tę chcemy głosić całemu światu. Dlatego wyjdziemy dziś z Jezusem Eucharystycznym na zewnątrz katedry, dziękując i jednocześnie prosząc, aby Bóg oddalił od nas pandemię, głód, ogień i wojnę. Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas, Panie. Chrystusa będziemy dziękować Bogu Ojcu, Synowi Bożemu, a także Duchowi Świętemu za dary, które otrzymujemy. Najpiękniejszym darem Boga Ojca dla nas jest Jezus. Z miłości do nas rok temu Pan Jezus po raz pierwszy dał nam siebie pod postacią chleba. Dał nam siebie, abyśmy mogli złączyć swoje życie z życiem Bożym. Do tego wydarzenia przygotowywał nas i prowadził nas Duch Święty. Niech ta dzisiejsza Eucharystia w rocznicę pierwszej Komunii Świętej będzie przede wszystkim dziękczynieniem Bogu za nasze pierwsze pełne uczestnictwo w mszy święty rok temu i za wszystkie Komunie Święte w ciągu tego roku. Cały lud odpowiedział jednocześnie. Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy. Drogie osoby życia konsekrowanego, szanowna pani konsul, drodzy rycerze Kolumba, umiłowani bracia i siostry. Z wielką czcią i wiarą przybyliśmy dzisiaj do naszej archikatedry, aby upaść nad kolana przed Najświętszym Sakramentem i zaświadczyć o żywej obecności Syna Bożego, który pozostał wśród nas przy najświętszych postaciach chleba i wina. Ta obecność jest dla nas świadomością, iż Syn Boży zamieszkał pośród swego ludu i pozostał z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Początek obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie miał miejsce w Wielki Czwartek, kiedy Chrystus zaprosił swoich uczniów na wieczerzę paschalną, wpisaną w tradycję ich wiary. Według nich miała to być zwyczajna Pascha, niczym nie różniąca się od tych, jakie przeżywali przez całe dotychczasowe życie. Stało się jednak inaczej. W wieczerniku zakończyła się stara tradycja, a rozpoczęła się nowa, pozbawiona symboli, a wypełniona żywą obecnością Zbawiciela, który w przeddzień męki wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, łamał i powiedział: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Nakazując nam czynić to i powtarzając na jego pamiątkę. Długo i cierpliwie lud Boży był przygotowywany na przyjęcie Eucharystii.
Rozpoczęło się ono od początków Abrahama, tego męża wiary, który spotkał tajemniczego Melchizedeka składającego dziękczynną ofiarę chleba i wina za zwycięstwo. Ofiarą jedyną i niepowtarzalną, będącą zapowiedzią tej Chrystusowej. Przygotowaniem była też manna, ten niezwykły, nieznany przedtem i potem pokarm pustyni, który uratował lud pierwszego przymierza od śmierci głodowej i pozwolił dotrzeć do ziemi ojców. A potem, gdy przyszedł ten, który był oczekiwaniem narodów i spełnieniem proroctw, przygotowaniem było nakarmienie 5 chlebami ogromnej 5000 rzeszy ludzi głodnych, którzy, gdy zorientowali się, co się stało, pełni entuzjazmu, szukając go następnego dnia, chcieli wybrać go królem, ufając, że raz na zawsze odpadną im problemy wyżywienia, gdy na czele narodu stanie ten, któremu chleb rozmnaża się w dłoniach. Ale ta euforia gaśnie szybko, gdy Chrystus, nawiązując do tego chleba, który zaspokoił ich głód, zapowiada inny pokarm, mówiąc: ciało moje jest prawdziwym pokarmem. Jak bardzo byli zdziwieni tą zapowiedzią, świadczą ich słowa. Jak on może dać ciało swe na pożywienie? I jak niezrozumiała była ta zapowiedź, że powtarzali: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Wielu wówczas odeszło i przestało z nim chodzić. Jezus nikogo nie zatrzymywał. Byli przecież wolnymi. Lecz wobec tych, co pozostali, uczynił tę prawdę o chlebie, który z nieba stąpił, próbą wiary, pytając 12: może i wy chcecie odejść? Oni jednak ustami świętego Piotra odpowiedzieli: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. I to właśnie piękne świadectwo ufności pozwoliło doczekać im uczestnictwa w paschalnej uczcie ostatniej wieczerzy i pierwszej komunii świętej tych, co wytrwali. Braty i sestry, siochodni i my możemy skazaty, że świadkujemy pamiątku wytrwalosti bahatio ludzi, jakine zaleszyły Jezusa w składnomu czasie. Świadkom takiego czasu był sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, beatyfikacja jakiego odbędzie się niezabarwa. I dla cerkwy w Ukrainie win zrobił bahato, dopomagający jej w trudnom periodzie pereslidowania. Win stał niby Mojsejem dla cerkwy, weduczy jej jak dobry pastyr po temnej dolini borotby z Bogiem. Він показував дорогу любові, повчаючи, що кожна любов має бути випробувана. Та коли буде витривалою, отримає нагороду переможну радість. Чи сьогоднішнє свято – це не переможна радість, яка пригадує нам, що ми не самотні, бо є з нами Ісус, який дає нам поживу на вічне життя? Саме таке життя з Богом – це переможна радість. Прикладом витривалої віри є також святий Йоанн Павло ІІ. Довіра до Бога, якого допомогла відновити обличчя землі. Він зробив це на колінах, бо все його життя було проникнутим глибокою єдністю з Богом на молитві. Найважливіше місце займала Євхаристія, також пов'язана з нею адорація Пресвятого Таїнства. Як і святий Алфонс Марія Лігуорі, він вважав, що серед різноманітних побожних практик адорація сакраментального Ісуса стоїть відразу після таїнств. Вона найбільш приємна Богові і найбільш благотворна для нас. Тому Євхаристія
це безцінний скарб не лише, коли вона звершується в храмі, але й тоді, коли ми адоруємо її, бо тоді ми можемо щедро черпати самого джерела благодаті. Більшість з вас не могла, мабуть, бути в Ватиканській каплиці, коли святий Йоанн Павло ІІ перебував там на молитві. Я мав щастя не лише там бути, але й разом з ним адорувати пресвяті дари. Він робив це щоденно, і це були найважливіші хвилини кожного дня, незважаючи на те, де він був. В енцикліці про Євхаристію знаходиться його дуже особисте свідчення, яке нехай буде для нас заохоченням до нашої адорації. Чудово є затриматися з Христом і як улюблений учень покласти голову на його серце. Скільки ж разів, мої дорогі брати і сестри, я переживав такі хвилини, отримуючи силу, втіху і підтримку. Дякуємо нашому святому папі за це свідчення, бо з нього дізнаємося, звідки він черпав сили для долання труднощів. Це велика підказка для нас. І нам також на адорації Бог дасть силу, втіху і підтримку. Треба лише прийти і притилитися своєю вірою і довірою до серця Ісуса. Сьогодні саме час для цього. Сподіваємося, що всі ми прийшли сюди, щоб притулитися до Ісуса, до Його любові і правди. Умилуванні Христусе. Ісус повідав: «Нізбеземнє учинить не можете». Натомість «Всіско можу в тим, который мене умацня», повіє апостол Павел, который довго преслідував визнавців Ісуса, а по спотканню особистим під Дамашком став ще апостолом жарливим. Затем і ми подеймімо децизію, аби, упомираючи для гріху, на ново народити ще для сильної віри. То коштує, то вимага труду, але варто ще здецидувати, гдиж вовчас твій удział в процесі Божого тіла буде доводом, що направду йдеш слідами свого Містра, który zapewnia, że pójście za Nim nie jest kroczeniem w ciemności, lecz wyborem dobra i prawdy. Dlatego pójdziemy za Jezusem, aby pokazać swoją wiarę i przywiązanie do Kościoła, który nie lękając się przeszkód, nieustannie nosi w sobie pragnienie przemiany oblicza tej ziemi. Zróbmy zatem miejsce dla Jezusa, który przychodzi widzieć nasze zagrody i jak się Jego dzieciom powodzi. Zróbmy miejsce dla Jezusa, abyśmy z Nim i przez Niego odnawiali oblicze tej ziemi. Uczyńmy to dobrem naszych myśli, słów i czynów. Amen.
ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas na wodę złego. To jest królestwo i potęga i chwała Boże, który masz grzechy świata.
Oh.